Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Tym razem lekcja odnośnie strojenia gitary flażoletami, gitary elektrycznej. Możemy ją stroić na dwa sposoby tymi flażoletami. Na klinie i na przesterze. Pokażę Wam, jaka jest różnica w obu tych sposobach. No i która według mnie jest lepsza. Dobra, czyli tak, na klinie pierwsza opcja. No i na czym tutaj to polega, to strojenie flażoletami? Wydobywamy tutaj flażolety naturalne. Oczywiście jak ktoś tam chce się dowiedzieć, to niech się cofnie do lekcji odnośnie flażoletów naturalnych. Naturalne nad 5. i 7. progiem. Tylko właśnie teraz kwestia, jak to ma wyglądać. Oczywiście ja mam 7-strunową gitarę, więc to co mówię, jak mówię, na najgrubszej położonej strunie, no to u Was oczywiście na 6 strunie, na 6 E. Standardowo wiemy, jak są nastrojone, jak jest gitara nastrojona. Najgrubsza E, później A, D, G, B i E. I teraz oczywiście w stosunku do tych ustalonych dźwięków możemy sobie po kolei obrać dźwięki, jakie mamy na poszczególnych progach. I tutaj tajemnica tego strojenia flażoletami polega na tym, że wydobywając flażolet na najgrubszej strunie, zaczynam od najgrubszej, na najgrubszej strunie, na 5. progu, słyszycie dźwięk, i wydobywając flażolet na strunie A, czyli na 5., na 7. progu, mamy dźwięk ten sam. Wiem, że to może być troszkę dla Was dziwne. Dobra, podam Wam, zrobię Wam przykład. Rozstroję trochę gitarę. Dobra, i teraz tak. Najgrubszą biorę na 5. progu. I 6. na 7. Słyszycie, są zupełnie inne dźwięki. Właśnie, teraz jest sprawa taka, że ten flażolet jest tutaj delikatny na tej gitarze, na klinie. Po pierwsze jest delikatny, po drugie istotne jest to, żeby brzmiały równocześnie te flażolety, czyli na przykład, że uderzam na 5. i muszą mi tylko te 2 struny brzmieć. Jeśli inne się wzbudzą, albo jeśli wydobywając flażolet na tej cieńszej strunie, dotkniemy palcem i zdumimy tą pierwszą, no to nam nie wyjdzie, no bo wtedy nam będzie brzmiała jedna struna tylko. Rozstrajam. Właśnie, zrobimy taki przykład. Najgrubsze 2 struny rozstroję. Najpierw puszczę Wam nastrojone. Słyszycie? Zwiększyła się częstotliwość drgań, czyli zaczęło się robić trrr, tak bardzo szybko. Było to zapewne bardzo słabo słyszalne. Odnośnie tych flażoletów, to oczywiście na struna A, 5, struna D, 4, tak samo, na tej samej zasadzie, 5-7. Struna D i G, tak
samo. Natomiast struna druga B i trzecia G to już jest zasada według strojenia tego na czwartym progu. Bo tu ciężko byłoby już według flażoletu. No i oczywiście dwie najcieńsze tak samo.